temu walczyłem na gali Steadfast. Wygrałem walkę przed czasem przez wycięcie i uderzenie lewym kolanem. Wiele osób pytało mnie, co tam właściwie się wydarzyło. No i właśnie chciałem teraz w zwolnionym tempie to zaprezentować. Mamy przeciwnika, który mnie ofensywnie nacierał na mnie i mocno boksował. I zapomniał się troszkę w defensywie. Wycinam jego przednią nogę takim wycięciem z judo, które jest dozwolone w Muay Thai w K1. Stopa, stopa i z tą samą nogą uderzam w głowę. Jeszcze raz, wycinka i tą samą nogę idzie w głowę. Wycinam. No i to było tylko tyle. Zadziałało. Akcje Hiszpana. Jak się składa do tych uderzeń, to już jego mowa ale ładnie! Ale wycinka z kolanem! O, przepiękna akcja! Ale wycinka akcja. I kolano tak skuteczne. Apetyczne. No, to szabowa. Nie wiem, czy apetyczne. Apetyczne dla oka. Oka, tak. To dla kolację widzów. Jeszcze rozcięcie tutaj tak. Widzimy. No, czy nie koniec? Koniec. Zrozumiał decyzję, jeszcze mocne rozcięcie. A poczodu mógł pęknąć, bo to jest takie, ja miałam pytać, w tym jest już błąd poczodu. Tak Szenkowska, zobaczmy, proszę Państwa, bo to będzie ten moment. Jest. Wycinka i lewa, lewe kolano. Tak, wycinka lewą nogą z podobieniem, bo jest piękne. Przepiękne. Bo lepszego zakończenia nie mógł sobie zobaczyć. No, dwa pojedynki wygrane bardzo efektownie przez polskich kickboxerów, a więc w obu przypadkach stawką był pas międzynarodowego mistrza Polski, Wako Pro.